Kawka w ręku, nie, herbatka. Ja mam dzisiaj herbatkę z dziurawca. Tak, ja jestem kawoszem, także kawka, za chwilę woda, jedzie. No to super, mamy już wszystkie napoje ustawione na cały dzień. Przedstawiam Wam Dominikę Rosę. Dominika jest, od czego by tu zacząć? Czy zacząć od tego, od czego coachujesz? Ale nie, zacznę od tego, że jesteś digitalną nomadką. Że Dominika mieszka w różnych krajach, w tej chwili akurat przebywa w Hiszpanii, ale dużo podróżuje i zabiera swój biznes ze sobą w różne miejsca. Tak, dokładnie. Myślę, że teraz już jest mniej tych podróży niż wcześniej, ale na pewno bardzo takie dla mnie komfortowe jest to, że mój biznes mieści się w moim laptopie. Dużo musiałam się też przekonać do takich digitalowych, cyfrowych rozwiązań i słuchajcie, bardzo mi to wszystko odpowiada. I to jest ciekawe, bo często moje klientki nawet nie wiedzą, to nie zawsze jest takie ważne, ale niektórym na przykład bardzo pomaga w takim wsparciu ich odwagi, takim odważeniu się do jakiejś czasami trudnej zmiany, a jednak takiej, która potem pomaga im żyć tak, jak one po prostu chcą, na takich swoich własnych warunkach. Tak, bo ty się odważyłaś. Zaraz dojdziemy do tego, od czego ty jesteś coachem, kto to są te twoje klientki i tak dalej. Ale dla mnie fascynujące właśnie jest to, że pamiętam, jak przeszłaś rok temu na pierwsze zajęcia prosto jako coach, to powiedziałaś, ja jestem nomadką, która mieszka w różnych miejscach. I to mnie to bardzo zaimponowało po pierwsze. Po drugie, bardzo wiem, że wielu coachów w ogóle chce wejść w biznes coachingowy i osadzić się w nim właśnie po to, żeby mieć tą swobodę przemieszczania się, niekoniecznie przez cały czas nomadowania, ale żeby być w różnych miejscach i móc prowadzić biznes stamtąd, gdzie się chce. I ty to zrobiłaś. I ty zrobiłaś te odważne zmiany, bo ty wyszłaś z dużych korporacji, z poważnych stanowisk, zrobienia takich naprawdę fajnych, ciekawych, poważnych rzeczy, zarabiania dobrych pieniędzy też i weszłaś w biznes coachingowy. Bo dlaczego? No właśnie, to może właśnie od tego zacznijmy. I żeby Wam powiedzieć, jak to u mnie się wydarzyło, no to powiem Wam historię. I wyobraźcie sobie taką ambitną, fajną, ciepłą, ale też bardzo przedsiębiorczą dziewczynę, która pięła się właśnie po szczeblach kariery w wielkich korporacjach, trzy języki, w ogóle no szła jak burza. Ale płaciła za to po prostu cenę i tą ceną było wypalenie, pracocholizm, szukanie tej swojej właśnie wartości na zewnątrz, bo to oczywiście jest historia o mnie, ja czułam się taka bardzo potrzebna i taka dowartościowana tym, że właśnie pracowałam na wysokich stanowiskach, ale pewnego dnia wyszedł mi po prostu bokiem ten pracocholizm, to, że ciągle miałam taki przewlekły stres, dużo odpowiedzialności, to były takie ważne, poważne i zadania i te stanowiska. Więc choroba rzuciła mnie na kolana. Była to właśnie taka choroba neurologiczna, ataki paniki, problemy w ogóle z oddychaniem. Także coś takiego bardzo przerażającego, co weryfikuje potem, czy ja tak chcę dalej, czy ja chcę właśnie w takim momencie utknąć, kontynuować to, jak po prostu żyję, czy może powinnam odciąć się od tego, co mi nie służy i robić coś inaczej. I to był taki moment, w którym zwrotny po prostu w moim życiu, gdzie spakowałam walizkę, wrzuciłam resztę rzeczy do magazynu, wzięłam pod pachę kota, za rękę faceta i wyruszyliśmy w podróż. I to była właśnie dla mnie taka. Tak? Z kotem. Z kotem. Tak, mój kot tutaj jest, ja podróżowałam z kotem. No. Także z kotem mamy Jestem obcykane przez. nomadem. Świetnie. No. Przechodzenie przez odprawę celną, gdzie bardzo Potem. pamiętam, się tego bałam, jak mój kot zareaguje na przechodzenie po lotnisku, bo jest dość taki strachliwy, ale już ma obcykane po prostu przechodzenie przez odprawę celną, mój kot. Jak się kot nazywa? Don Corleone, i to jest taki ukłon w stronę Mario Puzo, autora właśnie Ojca Chrzestnego. I wiecie, i to była po prostu taka moja podróż bohaterki, gdzie ja bez posiadania domu, posiadania takiej bezpiecznej przystani, sama dla siebie stałam się nią. Zbudowałam na nowo relację ze sobą, taką pełną akceptacji, wdzięczności, docenienia w ogóle tego, co mam.
I zrozumiałam, że w ogóle tym chcę się zajmować dalej, czyli pomagać takim kobietom jak ja, które są ambitne, ale gdzieś po drodze zgubiły to połączenie, ten wgląd na to, co jest dla nich ważne. I mimo tego, że miały sukces, no to jednak tam była pustka, bo nie było tego właśnie połączenia samej ze sobą. I chcę ich właśnie wspierać, żeby same dla siebie były taką siłą, motywacją, żeby korzystały ze swoich talentów, żeby tutaj cały ten potencjał po prostu odnalazły i potrafiły wykorzystywać. I dlatego właśnie potem coaching, potem właśnie program, do którego się zapisałam. To było w ogóle wszystko bardzo pomiędzy i to był taki bardzo trudny moment dla mnie. Ale cieszę się z tej bardzo odważnej zmiany, bo potem jak ludzie się dowiadywali o tym, co ja narobiłam, że skoczyłam na główkę i też przyszłam do programu, tam też kilka osób było zdziwionych, że ale przecież ty nic nie masz strony, nie masz tutaj ten. Ja miałam szkołę coachingu, ja miałam ze sobą duże doświadczenie coachingowe, mentoringowe, bo w korporacjach po prostu to robiłam, ale to było wszystko. Nie miałam żadnej marki, więc od nowa po prostu musiałam sobie zacząć budować moją karierę. Ale miałaś Don Corleone. Tak, miałam duże wsparcie na pewno. Wiesz co, ja pamiętam ten moment i pamiętam to twoje całe przechodzenie w budowaniu tego biznesu i to, że właśnie zaczynałaś od zera i zaczynałaś z taką dużą przeszłością z tyłu. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, w jakich korporacjach pracowałaś? Myślę, że tak, nie ma problemu. W Amazonie, tak? Tak, w Accenture, IKEA, Polskie Linie Lotnicze. Jakby też na przykład w Amazonie byłam project managerem regionalnym, decydowałam o takich projektach w Europie, prawda? Nie wiem, ze Stanami Zjednoczonymi, co robimy w Europie i wychowywałam nowych project managerów. Także no to już są takie poziomy gdzieś, można by nazwać dyrektorskie w mniejszych firmach. Tak. To było bardzo takie szczególne o tobie, na twój temat, że ty przychodziłaś z tym takim wielkim zapleczem z tyłu, czyli z wielkim doświadczeniem, ale też z wielką traumą, że tak powiem, pracy z takimi dużymi korporacjami, albo inaczej może z taką traumą tego przechodzenia z tego wielkiego do mniejszego, do swojego, które z jednej strony jest takie cozy i fajne, bo potem podróżować można i tak dalej, no ale ten biznes najpierw trzeba było postawić. I tak jak tam bazowałaś na tym, co były procedury, były procesy, była cała struktura i tak dalej, i my wchodzimy, wypełniamy tą jedną małą część, to tutaj nagle stajesz się wszystkim i każdym departamentem tego biznesu. Tak, i to jest niesamowite, bo ja zarządzałam milionowymi projektami, a potem przechodzę do tego malutkiego biznesu i tutaj się gubię i nie wiem od czego zacząć, jak to w ogóle wszystko zrobić, jak zarządzić samą sobą, więc no, to jest naprawdę niesamowite doświadczenie i na pewno też pamiętam taki moment wychodzenia na zewnątrz pod swoim szyldem, bo inaczej jest, kiedy wychodzę i mówię, no ja tutaj przyszłam z takiej i takiej znanej korporacji przedstawić wam jakąś naszą ofertę, powiedzmy, a inaczej, kiedy ja mówię, ja jestem Dominika Rosę, prowadzę coaching i mam tutaj i zaczynam i nikt mnie jeszcze nie zna i muszę udowodnić jakąś swoją, znaczy nie wiem, czy udowodnić, ale no gdzieś pokazać się, prawda, zbudować tą moją eksperckość. W pewnym sensie ja bym nawet nie bała się słowa udowodnić, bo nasi odbiorcy, wszyscy nasi klienci, tak samo jak my, kiedy jesteśmy klientami, no to my idziemy do ludzi, którzy nam coś udowodnili. Gdzieś żeśmy tam na tego zaufania nabrali i tak dalej. I dla mnie ty jesteś taką bardzo wiarygodną osobą ze swoją historią. Pomagasz teraz kobietom, które albo pracują w korporacji i co wcale nie znaczy, że one wszystkie mają spakować pudełka i też zostać, wziąć kota pod pachę i faceta za rękę i gdzieś iść, ale złapać kontakt ze sobą i złapać tą równowagę. I też pomagasz kobietom, które są przedsiębiorcze, mają swoje biznesy i też są zaplątane w całe to robienie dużo i zostawianie siebie na boku, prawda? Tak. Ja to nazwałam, że pomagam kobietom, które chcą odzyskać równowagę pomiędzy życiem a swoim biznesem. Jeszcze mam teraz bardzo dużo klientek, które prowadzą swoje firmy, są właścicielkami biznesu. Mam też klientki nadal, które pracują w korporacjach i potrzebują po prostu zmiany. Dlaczego? Bo zauważyłam, że wiele kobiet, które osiągnęły właśnie ten sukces, podobnie jak ja, jednak nie czują tego spełnienia, jednak jakby czują trochę, że albo grały na cudzych zasadach,
miały taką obietnicę, że no to teraz będę niezależna, wolna, niezależna finansowo, a jednak potem czują się niewolnikami swojego własnego biznesu, bo ten biznes jest epicentrum ich życia i nie mogą sobie spędzić swobodnie czasu gdzieś tam z rodziną, wyjechać spontanicznie z koleżanką na Majorkę, pójść nawet czasami na kawę. Ja często słyszę od moich klientek, że one nie były 3 lata na wakacjach. I jako, że pracujemy też mentoringowo, to ja na przykład mam dostęp do ich budżetów, do ich finansów, więc wiem, że to jest świetnie zarabiający biznes, więc dlaczego ta wspaniała, ambitna kobieta nie była na wakacjach, nie pozwala sobie na odpoczynek, nie pozwala sobie na zjedzenie posiłków w ciągu dnia? Właśnie dlaczego, Dominika? Jaki jest Twój wgląd? Co jest nie tak z naszym światem i z naszym myśleniem, że tak to się często dzieje? Ja sobie zdefiniowałam w ogóle te obszary i uważam, że za dużo poświęcamy. Gdzieś po prostu zacierają się te granice pomiędzy biznesem czy jakimiś naszymi marzeniami, a nami, takim naszym wewnętrznym głosem, intuicją. I to, w jakich obszarach za dużo poświęcamy, to poświęcamy za dużo czasu, za dużo energii, za dużo pieniędzy albo emocji. I po prostu tutaj w tych obszarach się coś zaciera i musimy tutaj sobie w nie wejść i zobaczyć, co tam się takiego stało, że tak dałyśmy sobie przekroczyć swoje własne granice. I może ten właśnie czas, energia, pieniądze to brzmi tak biznesowo, ale właśnie ten trzeci element emocji i tego, jak my sobie w ogóle zarządzamy sobą w tym biznesie, jak sobie radzimy emocjonalnie, no bo tam też jest dużo stresu, dużo właśnie odpowiedzialności. To jest takie ważne, że my czasami się rozbrajamy. Te nasze moje klientki się tak rozbrajają z tych emocji, wręcz nie czują nic, są podszyte jakimś lękiem, ale starają się, dobra, byleby do przodu, od pożaru do pożaru, od jednego dnia do drugiego i w ogóle troszeczkę jakby gubią właśnie to połączenie ze sobą, z sobą samą. No właśnie, a słuchaj, a dlaczego my tyle poświęcamy? Skąd to No się tutaj bierze? jest. Myślę, że tutaj jest różnie. I tak, z jednej strony to jest takie poczucie braku, szukanie właśnie swojej wartości na zewnątrz. I to jest bardzo złudne, bo w każdym momencie tą wartość, jeżeli ona jest nabudowana na zewnątrz, to możemy ją stracić. Trochę tak wygląda, że my z takim kubeczkiem chodzimy, a nasyp mi tej mojej wartości, a powiedz mi, że jestem fajna, przedsiębiorcza. Poklaszcz mi. Poklaszcz mi. I to jest złudne, no bo my to możemy stracić. Możemy stracić to poczucie wartości, które zbudowaliśmy sobie albo na partnerze, albo na własnym biznesie, albo na czymś tam jeszcze, tak? Bo może przyjść jakiś kryzys i możemy to stracić. No i są to hamujące przekonania też, z którymi ja bardzo lubię pracować. W ogóle one są tak niesamowite, właśnie ten element mojej pracy, hamujące przekonania, bo one są tak bardzo transformujące, kiedy my sobie na nich popracujemy, że z sesji na sesję ja po prostu widzę, że przychodzi do mnie inna osoba. Już nie tak zestresowana, już nie taka spięta, już nawet po prostu po gestach widać, że coś tutaj odpuściło. I te hamujące przekonania mam na myśli różne takie przekonania, które nam zostały przekazane przez rodziców, nauczycieli, sobie wzięliśmy od nich takie rzeczy jak, i one oczywiście niektóre są dobre, na przykład nie wkładaj ręki w gotującą się wodę, fajnie, no bo nie oparzę się, tak? Ale to, że wiesz, musisz stać w szeregu, bo tutaj się nie wychylaj, bo co ludzie powiedzą, a wiesz, a ludzie to cały czas o nas coś mówią pewnie złego. To ma duże znaczenie, co mówią o nas oczywiście, tak? Tak, potem się okazuje, że ludzie w ogóle nie mają czasu, żeby o nas myśleć i gdzieś tam o nas mówić i nas oceniać nieustannie. Dużo się pojawia takich rzeczy, jestem niekompetentna, jestem niewystarczająca, muszę się jeszcze czegoś nauczyć i to słyszę często od kobiet, które kilka lat prowadzą biznesy z sukcesem i jakby skąd się bierze ta blokada, ale właśnie te hamujące przekonania bardzo blokują przed potrzebnymi zmianami, bo właśnie jest to takie niespełnienie w biznesie, ta kobieta czuje, że poświęca za dużo, ale przed zrobieniem tego kroku bardzo hamuje ją jakieś przekonanie. Albo na przykład przekonanie, że stracę to, co zbudowałam przez te kilka lat, ten mój piękny, piękny salon, który sobie tutaj, te kafelki, pamiętam jedna klientka, bo akurat wczoraj z nią rozmawiałam, miała taki problem, że musiała zmienić swoją lokalizację salonu, ponieważ salon przejadał jej strasznie duży budżet. I to było dla niej bardzo trudna decyzja w ogóle do podjęcia.
ale w końcu ją podjęła. Ma świetną lokalizację, mniejszą i też ma teraz ograniczone, ale takie premium i prestiżowe usługi. I już widzimy, że efekty są bardzo pozytywne tej zmiany. Ale pamiętam, że tak głęboko w niej siedziało to, że ona tak długo, tak dużo poświęciła po prostu na tą lokalizację, że ona nie może po prostu tego odpuścić. No i Tak. też tu jest dużo przekonań, dużo blokad, które po prostu trzeba pokonać. Wiesz co, to jest niesamowicie ciekawe, bo ty pracujesz z kobietami takimi troszeczkę, może nieładnie to powiem, z wyższej półki, ale takie kobiety w sukcesu tak naprawdę, które za dużo już nie muszą nikomu udowadniać, a jednak dalej komuś udowadniają ciągle i sobie coś. I to jest niesamowicie ciekawe, że kobiety, które mają swoje biznesy, dobrze zarabiają, masz wgląd w budżet, widzisz, co się dzieje, że ten ogon tych przekonań i tego złego zdania na swój temat, tego złego samopoczucia na swój temat ciągnie się za nimi na tyle, że na wierzchu wyglądają super spakowane, tak, proszę, tutaj jestem, to robię i tak dalej, tyle zarabiam, a z drugiej strony 3 lata sobie nie pozwalam na wakacje, nie? Tak, dokładnie. I to też ja jestem bardzo wdzięczna i podziwiam moje klientki za odwagę stania w swojej prawdzie. Bo można jechać po prostu na tym, że ma się opinię przedsiębiorczej kobiety, która rzeczywiście jest szczęśliwa i tak dalej, bo gdzieś tam grono znajomych tak uważa, czy rodzina. A trzeba sobie gdzieś naprawdę takiej dużej odwagi, żeby powiedzieć nie, ja jednak nie czuję się szczęśliwa i potrzebuję jakiejś zmiany. I pójdę do coacha, pójdę do Dominiki, zobaczymy co to jest, nazwiemy to i rozprawimy się z tym, bo to są naprawdę trudne decyzje i naprawdę wymagające takiej determinacji też, właśnie odwagi, żeby potem rzeczywiście one czuły się szczęśliwe, właśnie były takie na swoich zasadach, a nie grały cudzymi regułami gry. Tak, i te zmiany wcale często nie są proste i łatwe. Czasami są to jest jakieś tam kosmetyczne zmiany najpierw można zrobić, ale czasami trzeba zrobić zmiany drastyczne, tak samo jak ty to zrobiłaś, że odeszłaś w ogóle z korporacji, wyszłaś stamtąd i zdecydowałaś się na swój mały biznes, prawda? I nagle nie ma tego poklasku, nie ma tego Domi, you go po prostu i jesteś super i ty musisz sama sobie być tutaj sterem, żeglarzem, okrętem i czasami w trudnych sytuacjach sobie też radzić. Bo nie jest tak, że wychodzisz i masz od razu klientów czekających, tylko sobie trzeba... Ty się nieźle napracowałaś nad tymi klientami na początku. Ja pamiętam to, jak ty w tym momencie mówisz, no dobra, ale gdzie są ci klienci i co robiłaś, żeby tych klientów zdobyć? Wiesz co, ja na pewno byłam bardzo... Jestem w ogóle taka proaktywna i... To były różne momenty, bo ja pamiętam, że miałyśmy też indywidualną konsultację, gdzie ja powiedziałam, Margaret, ale ja przecież tutaj sesję zrobiłam i tutaj mam jakieś już social media i dzieci klienci. I ty mi powiedziałaś, że tutaj ty radziłabyś mi dodać jeszcze odrobinę siebie, gdzieś tam się pokazać, gdzieś dać im coś więcej niż ładne zdjęcia, niż coś takiego, wiesz, okładkę, nie? Że jakby środek tej książki, co tam jest. I to był moment, w którym ja musiałam wyjść z szafy, zrobić już jakieś bardziej materiały wideo, pospotykać się z ludźmi, zacząć aktywnie zapraszać na gratisowe konsultacje. I rzeczywiście to potem zaowocowało, ale trzeba poczekać na efekt, bo nawet jeżeli po prostu dużo robisz, czy w social mediach, czy no gdzieś tam, co sobie po prostu wybierzesz z tego systemu marketingowego, to efekt nie przychodzi następnego dnia. Ludzie nie decydują się, jak cię zobaczą, że od razu do ciebie napiszą, od razu się do ciebie zgłoszą, tylko to trwa kilka tygodni, no minimum 2 tygodnie, żeby ktoś po prostu cię poznał i zaufał na tyle, żeby się spotkać, poświęcić swój czas. Tak. I rzeczywiście to u mnie skończyło się takim moim małym sukcesem, bo jak chodziłam na różne networkingi i mówiłam, że mam klientki, a nie mam strony internetowej jeszcze, bo strona internetowa to też jest dość spore przedsięwzięcie, tam dużo trzeba rzeczy no, po prostu zrobić, o ile się tego nie chce zdelegować jakiejś firmie dużej, to po prostu dziewczyny, które tam były zszokowane. Jak to? Przecież to jest niemożliwe, że ty nie masz strony i masz już klientki swoje pierwsze, to był taki mój mały sukces, tak. Ty do tej pory nie masz strony, prawda? Właśnie mam nadzieję, że w momencie, kiedy będzie już publikacja tego wideo, to będzie moja strona. Serdecznie zapraszam, dominikarose.com.
Super, okej. Okay. Bo na razie, i ty masz tak naprawdę, zaraz dojdziemy do tego, jak masz, na ile masz wypełnioną praktykę i tak dalej, ale na razie całkiem sobie już dobrze radzisz, już stoisz na twardym gruncie, to już wiesz, że pójdzie, że jest okej, okay, ale nie masz strony i bazujesz na fanpage'u na Facebooku, masz profil na Instagramie, bardzo ładnie udzielasz się w mediach społecznościowych, ja bardzo podziwiałam twoje wyjścia i nagrywania i różne próby i ty jesteś rzeczywiście systematyczna i wytrwała i bardzo autentyczna i żywa w tych mediach społecznościowych. Czyli tej pory bez strony, media społecznościowe i udzielanie się w grupach, zapraszanie na konsultacje. Co ci jeszcze zadziałało do tego, żeby tą praktykę mieć taką, jaką masz w tej chwili? Może to będzie przewrotne, ale taka autentyczność, takie niesiłowanie się gdzieś po prostu z rzeczywistością, nie wiem, jakie jest tutaj namawianie sprzedażowe, bo rzeczywiście na przykład na forach, właśnie na grupach różnych dyskusyjnych, ja widząc, że jakaś osoba publikuje problem swój, opowiada o swoim problemie i widzę, że ja mogę w jakiś sposób pomóc, to na przykład wtedy podaję jakieś rozwiązania tam. Mówię, słuchaj, wiesz co, spotkałam się już z tym problemem albo sama go miałam, wiesz, możesz zrobić to, mogę ci podesłać jakieś ćwiczenie. Ja po prostu tak autentycznie, prosto Tak, z serca to tam może odpowiadam. pomóc po prostu. Tak, żeby pomóc. I wiesz, i potem już dwa razy mi się zdarzyła taka sytuacja, że to przyciągnęło inne osoby do właśnie tej mojej odpowiedzi, tego mojego rozwiązania, które do mnie potem napisały, w ogóle nawet nie wiedziałam, że przeczytały to, no bo jakby skąd możesz to wiedzieć, i mówią, słuchaj, ty napisałeś taką fajną odpowiedź i podobno masz tutaj jakieś rozwiązania, możesz pomóc, ja też jestem w takiej sytuacji i już dwa razy mi się tak zdarzyło, że właśnie z takiej konwersacji publicznej przyszły do mnie klientki. Super. Ale to nie jest twój taki, i z tego, co żeśmy ustalały, z tego, co mówiłaś, to nie będzie taki twój sposób na pozyskiwanie klientów, bo tutaj po pierwsze trzeba się dużo narobić, po drugie jest to takie niesystematyczne pozyskiwanie klientów, bo z tego albo będzie klient, albo nie będzie. Ja wiem, że ty niedawno robiłaś swój pierwszy webinar. Tak. Tak, robiłam webinar, w ogóle bardzo się cieszę, że było sporo osób i dostałam bardzo pozytywny feedback, także no, nawet jak tak potencjalna klientka do mnie przyszła z tego webinaru, a to był w ogóle taki mój pierwszy testowy, także niedługo właśnie czekam na opublikowanie strony, mam nadzieję, że już w tym tygodniu się uda, więc będzie można zapisać się też na darmowy webinar. I to jest webinar, jak odzyskać równowagę pomiędzy życiem a biznesem, dedykowany właśnie osobom, które mają problem z tą równowagą, prawda? Z tym czasem, energią, pieniędzmi i swoimi emocjami. Także tam jest naprawdę bardzo dużo wskazówek, bardzo dużo ćwiczeń w ogóle, które robimy na tym webinarze wspólnie. I dostałam informację od coachów, że nie znali w ogóle tych ćwiczeń, że bardzo fajne techniki. Także warto, warto, jak zobaczycie na moich social mediach, że jest webinar, zapisać się po prostu i przyjść. Ja myślę, że wiesz co, większość z nas ma problem z tym balansem. Niekoniecznie wielki problem, który nas tam powala, wypala i tak dalej, ale to jest bardzo trudne do złapania, szczególnie jak mamy taki swój mikrobiznesik, gdzie my pełnimy wszystkie role i my musimy się tutaj wiesz, wykazać we wszystkim, to bardzo łatwo jest stracić tą równowagę i zapomnieć trochę, że no właściwie to za długo już siedzę i zapomniałam nam czy zjeść. Tak, i wiesz, co jest ważne? Ważne w tym wszystkim jest to, że moje klientki nie wiedzą, jak można inaczej. To jest właśnie clue tego wszystkiego, że słuchaj, można inaczej. Można sobie tak zarządzić czasem, że i będziesz miała poczucie, że zrobiłaś tyle, ile sobie na ten dzień zaplanowałaś, ale będziesz też miała czas na to, żeby zjeść, żeby pobyć ze swoimi na przykład jakimiś zadaniami kreatywnymi, strategicznymi. Trzeba pewnie ten czas skądś wyciągnąć, więc trzeba zająć się delegowaniem. A dlaczego na przykład nie delegujesz? Czy tam jest jakaś blokada? I ja bardzo zwracam uwagę na to, żeby dzielić się narzędziami, dzielić się różnymi metodami, bo no, mamy jakieś przekonania, wydaje nam się, że dobrze prowadzimy ten biznes, no ale jednak pod koniec dnia coś tam nie działa. Więc musimy się na nowo nauczyć nowego podejścia, nowego czy to mindsetu, czy właśnie zacząć delegować, żeby zauważyć zmianę, tak? No bo robiąc cały czas to samo, głupcem byłoby, głupim byłoby oczekiwać innych efektów. Tak.
Tak, i czasami, wiesz, to ja to widzę po sobie, bo też musiałam sobie przejść swoją drogę, żeby mieć fajny balans i rzeczywiście dobrze się w tym biznesie i w życiu czuć. I czasami też mi się jeszcze wtopy i wpadki różne zdarzają, ale ile ja się musiałam tego nauczyć. I czasami to są takie rzeczy, i też z klientami często pracowałam nad tym, że są czasami takie rzeczy, które jak się już to powie i zrobi, to było takie oczywiste. Ale takie wcale oczywiste nie są. Ja pamiętam, miałam kiedyś taką klientkę, która była profesorem językowym na bardzo takim wysokim uniwersytecie, była bardzo zajętą kobietą, robiła bardzo różne projekty ciekawe, dużo zarabiała. Taka naprawdę babka, wiesz, realizująca się w życiu. I pamiętam, kiedy jeszcze pracowały na sesji coachingowej, ja mówię, wiesz co, ona mówi, tak, ale ja przychodzę do pracy i ja mam po prostu setki maili od razu. Ja jestem do południa tymi mailami zawalona, bo ci studenci, bo tu profesorowie inni coś tam. Ja mówię, wiesz co, nie musisz na te maile odpowiadać w ogóle, albo następnego dnia, albo po południu, albo tylko na... I to było takie, wiesz co, odblokowało jej bardzo dużo rzeczy. Ja przypuszczam, że też masz takich dużo historii, które są takie, że no... Robimy coś z nawyku, nałogu jakiegoś, a potem, o, to można było zupełnie inaczej, nie? Tak, dokładnie. Mam jedną klientkę, z którą pracuję przede wszystkim mentoringowo i ona jest menadżerką po prostu w dużej korporacji i wróciła z urlopu, zrobiłyśmy ćwiczenie na temat ustalania priorytetów i ona miała 16 zadań. I one wszystkie na już, na pilne, są ważne i zrobiłyśmy sobie ćwiczenie, akurat tam tabelę Eisenhowera i okazało się, że ona tak naprawdę potrzebuje zrobić 4 z tych wszystkich zadań, resztę może zdelegować, poprosić o pomoc, nie musi wcale ich robić. Także naprawdę warto jest chwilkę się zastanowić i właśnie tutaj często to się opiera o pracę właśnie z drugą osobą, z coachem, z mentorem. Tak. Ale to, co mam dla Was jako tip, jako prezent, to jeżeli wejdziecie na moją stronę dominikarose.com, cały czas chcę powiedzieć .com, nie wiem dlaczego, dominikarose.com, to tam jest e-book do pobrania, jest to darmowy e-book i to są 3 główne błędy popełniane w prowadzeniu biznesu, plus jeden, o którym nikt nie mówi. I tam jest workbook, który można sobie wydrukować. Na końcu e-booka jest po prostu workbook, można wydrukować do pracy samodzielnej i tam jest dużo ćwiczeń właśnie na ustalanie priorytetów, zarządzanie czasem, no i zarządzanie, bo ten tutaj tajemnicę zdradzę, że ten ostatni błąd to jest właśnie błąd taki niezarządzania emocjami, niezarządzania sobą w biznesie. I wiesz, i to jest coś, o czym w ogóle nie mówią nam na żadnych uniwersytetach zarządzania. A to jest tak w ogóle ważne, żeby mieć odpowiednie podejście, odpowiedni mindset, żeby jak w ogóle radzę sobie z moimi emocjami, ze stresem, jak to uwalniam. No to jest w ogóle bez tego te pozostałe obszary nie są do przepracowania. Super. Wiesz, ja Ciebie słucham z taką wielką przyjemnością, bo tak, z jednej strony słucham tego, co mówisz i jak o tym mówisz, a z drugiej strony ja tam sobie tą podszewkę oglądam Twoją biznesową i myślę, okej, super, zobaczcie, jak ładnie Dominika w tym momencie zaprasza na swój lead magnet, czyli darmową ofertę, który jest fajny, wartościowy, naprawdę warty dla każdej osoby, która biznes prowadzi albo ma takie zakusy na prowadzenie biznesu, na pewno warty do sprawdzenia sobie tego i ustawienia, a w ten sposób my, Twoi odbiorcy, dostajemy się do Twojej bazy danych też i jesteśmy już wtedy możemy pozostać w kontakcie z Tobą, czyli jaki jest Twój system marketingowy, jaki jest plan, jak potem utrzymujesz kontakt z odbiorcami i co się potem dzieje. Ja tutaj Wam pokażę, to jest mój plan w ogóle, który jest po PJC. Na jednej to wszystko... stronie się zmieścił. To takie są tutaj dwie, prawda? Tutaj są ja cele, tutaj są zadania. Plany, tak. Tak, tak, one pagery. Tak, tak. No to tak, to wiecie, ja akurat jestem taką osobą, ale powiem to, bo myślę, że dużo osób też tak może mieć, ja muszę mieć plan. I kiedy mam plan, to przestaję się zastanawiać, czy robić, nie robić. Ja już wiem, że trzeba to sobie tak zaplanowałam. Jest taka w ogóle metoda 5 sekund. Jeżeli macie jakąś decyzję do podjęcia albo jakieś działanie, to starajcie się w pierwszych 5 sekundach po prostu zacząć to robić, bo inaczej wejdą nam myśli i prokrastynacja. Także ja bardzo lubię po prostu mieć plany i ten system marketingowy, ty trochę mnie znasz i wiesz, że ja próbowałam sobie wielu rzeczy i właściwie co tam się pojawiło na PJC, to ja też to spróbuję i to spróbuję i to spróbuję. Super, oczywiście. I to mi pomogło też odsiać pewne rzeczy, które po prostu u mnie nie,
Wybrać, tak. Więc na ten moment, jeżeli chodzi o, może zacznę od końca, od tego, co na początku sobie zbudowałam, czyli ten mój zasób takich kontaktów, no to mam social media, Instagram i fanpage na Facebooku. Pewnie za jakiś czas pojawi się też grupa, taka dedykowana dla przedsiębiorczych kobiet, które potrzebują właśnie porad coacha, które są gotowe podzielić się swoimi różnymi sytuacjami i ja tam mogę je wspierać i też wzajemnie możemy się wspierać w takiej kobiecej energii. Kolejną rzeczą jest moja strona internetowa jako taki salon, do którego bardzo tam tak z miłością zapraszam i z takim, z taką empatią. I tam na tej mojej stronie jest videoblog i to będzie właśnie mój newsletter. Będę robiła wideo i wysyłała będę na maile do moich klientek, do moich obserwatorów, może to w ten sposób. I kolejne rzeczy, taki ten aktywny już marketing, no to mam zbudowane dwa webinary. Będę starała się co miesiąc te webinary właśnie wypuszczać do takiej szerokiej publiczności. I co jeszcze ja mam takiego? No i chyba to wszystko, chyba też dużo czasu, tak wspomnę, że na przykład poświęciłam brandingowi i to na przykład dla mnie było ważne, żeby zbudować swoją markę, żeby wybrać takie moją rozpoznawalność. I ja wybrałam kolory, wybrałam czcionki, którymi się posługuję i też jakby bardzo polecam, bo aktualnie zauważam i słyszę po prostu te głosy, że a wiesz co, ja wiedziałam, że to jest twój materiał. Jesteś bardzo rozpoznawalna. Ze swoją czerwienią, z różem, po prostu od razu wyskakujesz, że i to wszystko jest też takie mocno dobrane do ciebie, do twojej energii świetnie. Także tą robotę też zrobiłaś świetną, ten taki dobór kolorów i dobór takiego swojego klimatu. Nie? Tak, i to w ogóle jest bardzo symboliczne, bo ten pudrowy różowy symbolizuje kobiecą wrażliwość, właśnie kobiecą empatię, taką chęć współpracy, a czerwony jest takim kobiecym pazurem. Że determinacja, właśnie taka siła kobieca, więc tutaj jakby to symbolizuje właśnie tą naszą kobiecość, to jakie my jesteśmy. Tak, świetnie. Wiesz co, świetnie się ciebie słucha i ja oczywiście jak muzyki słucham twojego systemu marketingowego, układany, wiadomo teraz co tam się dzieje, na one page'u jest spisany, ty wiesz co ty masz robić, bomba. Ile masz klientów w tej chwili, ile masz klientek? Aktualnie mam 6 klientek i teraz jestem umówiona z jedną klientką, która będzie przyjmowała biznes sieci hotelów. To będzie moja 7. klientka. Super. Czyli masz praktykę tak troszeczkę więcej niż w połowie wypełnioną na działaniach takich, które dopiero tak naprawdę parę miesięcy temu zaczęłaś robić, jeszcze nie mając strony, a już tutaj się fajne rzeczy dzieją. Da się? Da się. Tak, ale oczywiście to jest ten początkowy moment, kiedy po prostu próbujemy się i ja na pewno, mimo tego, że myślę sobie, że gdzieś tam może to za wolno szło, ja jestem z drugiej strony bardzo dumna z tego, że odważyłam się wyjść do klientek i w ogóle posiadanie tej możliwości sprawdzania sobie różnych rzeczy z klientkami, to tak dużo, słuchajcie, weryfikuje. Bardzo Wam polecam, żeby od razu zacząć pracować z klientami, bo i nasza specjalizacja się krystalizuje, i nasze jakieś takie pomysły, coś tam sobie czasami, jak to coachowie w głowie, a takie ćwiczenie zrobię, tu zrobię, nie? A potem idziesz na sesję i w ogóle zupełnie inaczej, jak ta klientka ma inne potrzeby akurat tego dnia. Tak. Więc tutaj naprawdę bardzo dużo się weryfikuje. Każdemu polecam, żeby od razu wyjść do klienta. I da się, ale oczywiście moim planem jest to, żeby zgodnie z Twoimi poradami mieć już taki usystematyzowany cały marketing, żeby on po prostu kosztował mniej tutaj czasu i takiej energii. Tak, super. Bardzo mi się podoba ta Twoja reguła 5 sekund i Ty w ogóle bardzo mi się z nią kojarzysz tak naprawdę, dlatego że to jest taka reguła, że okej, jak masz coś robić, to po prostu wskakuj, rób, bez żadnego tam wielkiego zastanowienia się. Mnie ona też bardzo dobrze działa w różnych obszarach życiowych. A Ty też miałaś coś takiego, że właśnie były nowe jakieś strategie, poznawałaś, to po prostu wskakiwałaś we wszystko, próbowałaś. Tak samo właśnie, tak jak Ty mówisz o tym, że nie ma się co bać, po prostu trzeba wyjść po tych klientów, zacząć coachować, zacząć z nimi pracować, bo tylko dopiero wtedy możemy sprawdzić fikcję z realem, porównać. I co jest w tej głowie, a co faktycznie, co klient przynosi, jak się z nim rzeczywiście pracuje. Tak, ja...
skakuje od razu. Tak, i wiesz, to jest w ogóle piękne, że ja często słyszę od klientek, że jestem takim impulsem do działania, daję odwagę i nadzieję. I często to się gdzieś tam przewija właśnie w feedbackach, że no, trzeba spróbować, żeby się dowiedzieć, czy to jest dla ciebie, czy może nie dla ciebie. To, że ty podejmiesz tą zmianę, decyzję, to nie znaczy, że tam utkniesz, że to jest jakaś decyzja na zawsze. Spróbuj, zobacz. Potem będziesz miała wolny wybór dzięki temu, że nie stoisz tylko przy swoich przekonaniach, ale stoisz przy sobie i dajesz sobie w ogóle możliwość, takie pozwolenie na to, żeby spróbować. Wiąże się to z odwagą, ale mimo tego, że boimy się, to róbmy. Skrzydła nam urosną w międzyczasie, podczas lotu. I to Wam gwarantuję, bo się okazuje, że te trudne zmiany, one naprawdę przynoszą świetne efekty i często tam, gdzie się jeszcze bardziej boimy, to okazuje się, że to jest właśnie dla nas, że to jest taka możliwość upgrade'u naszego życia, upgrade'u na przykład naszego biznesu do kolejnego poziomu. To jeszcze na koniec zadam Ci takie pytanie patetyczne troszeczkę. Jakbyś miała Twoim klientkom potencjalnym, Twojej grupie docelowej, kobietom przedsiębiorczym, które prowadzą biznesy albo pracują w dużych korporacjach, wrzucić jakąś takie swoją jedną myśl prowadzącą na temat traktowania się, na temat tego, żeby w innej wibracji, w inny sposób zaistnieć w tym biznesowym świecie, to co byś mi powiedziała? No, na pewno powiedziałabym, żeby przede wszystkim przestały rezygnować z siebie, żeby w takich momentach, gdzie czują, że jest im niewygodnie, jakby były w za małym bucie, w tych właśnie trudnych sytuacjach, przez tą sekundę po prostu zastanowiły się, to jak chcą, żeby było, żeby sobie dawały po prostu wolny wybór, żeby przestały się uzależniać od swoich partnerów, od swoich biznesów, od swoich rodzin, oczekiwań społecznych, od tego, co ludzie powiedzą, tylko wreszcie skupiły się na sobie, nie bały się w ogóle wyrażać tego, jak one chcą, żeby było, swoich potrzeb, bo tylko wyrażając je, w ogóle jest taka szansa, że one zostaną spełnione przez innych. No i żeby przestały tak sobie dowalać, bo tutaj ja pracuję bardzo dużo też z talentami, mocnymi stronami, właśnie wzmacniam ten obszar, a jest tak wiele w nas takiego dowalania sobie, że jestem niewystarczająca, jeszcze muszę się douczyć, jeszcze w ogóle studia drugie skończyć, jeszcze muszę zasłużyć. I to jest pokłosie jakichś naszych doświadczeń, ale to naprawdę jest warte takiej uwagi i zmiany. Da się to zmienić, bo często słyszę od klienta, a to w ogóle da się zmienić, bo to chyba mój charakter. To nie jest twój charakter. To jest to, co ci tam wgrali właśnie czy rodzice, nauczyciele i są specjalne metody, żeby zmieniać hamujące przekonania. Także po prostu odważmy się. Zróbmy ten pierwszy krok, bo naprawdę warto. I nie musimy w za ciasnym bucie chodzić. Nie jest, musimy w za ciasnym bucie bo chodzić. Bo wydaje nam się często, że no tak to już jest po prostu, tak się pracuje, tak się ma biznes, to tak jest po prostu. To nie jest tak. To jest tak, jak sobie wymyślisz. Jak sobie zrobisz. Dokładnie tak. Aleluja. Dominika, bardzo Ci gratuluję wszystkiego i dziękuję Ci za tą rozmowę i mam nadzieję, że to pójdzie fajnie w świat i te kobiety, które potrzebują tego usłyszeć, to usłyszą i sobie poluzują w tym bucie i zaczną coś fajnego robić. No, bo mamy prawo do fajnego życia. A Tobie gratuluję fajnego biznesu i tego, że odważyłaś się pozostawić duże struktury za sobą, zostać nomadką, zrobić co Tobie się podoba, wybrać swoje kolory marki, robić po swojemu, wybrać swoje strategie. You go, girl. To, tak jak mówi Brené Brown, albo ma się odwagę, albo ma się komfort. Nie można tych rzeczy mieć równocześnie. I przez chwilę traci się tą kontrolę i to jest naturalne. Ale już po przejściu właśnie tego takiego trudnego momentu naprawdę jest zupełnie inne życie, takie właśnie na Twoich zasadach. Także dla każdego coś takiego po tej drugiej stronie czeka, więc naprawdę warto, warto się odważyć. Tak, a komfort wcale nie zapewnia szczęścia. Taka jest. Niestety nie. Chociaż tak byśmy chciały myśleć. A tak... Dzięki. Dziękuję, Margaret. Zapomniałaś się powiedzieć o jednym elemencie, że... Tak, że ten biznes wcale nie jest łatwy, że są w ogóle takie momenty, nawet jeżeli zbudujemy sobie stały system marketingowy, że albo przyjdzie kryzys, albo przyjdzie wojna, wiecie, pandemia, są różne historie.
Albo wszystko naraz. I mogą być momenty, w których na przykład nie przyjdą Wam ci nowi klienci. I to też wymaga trochę planu B, trochę dostosowania oferty, jakiejś reakcji, ale też gdzieś takiego sobie przepracowania tego w głowie, że może tak się wydarzyć. I to nie znaczy, że tak będzie, że tam utkniemy, ale są takie momenty trudne po prostu psychicznie do przejścia, że no, czasami po prostu mimo tego, że my się staramy, nie ma tych efektów, bo to nie jest piekarnia i nie każdy tutaj, wiecie, przychodzi po chleb, tak? Tylko to jest coaching, który jest dedykowany osobom, które chcą w ogóle rozwój osobisty swój sobie tutaj przerabiać. Tak. Także warto po prostu o tym wspomnieć, żeby też sobie taką zbudować odporność na to, że przez chwilę tak jest, ale to nie znaczy, że musi być tak zawsze. Dokładnie. Dokładnie. Nasze biznesy są, to nie jest tak też, ja nie uważam, że coaching jest biznesem bardzo takim wrażliwym na zmiany ekonomiczne i tak dalej. Inaczej, może nie jest najwrażliwszym, bo na pewno są biznesy dużo wrażliwsze na to, ale na pewno może się tam odbić, oczywiście, że tak. Dzięki, że o tym mówisz.